głos, widziała się na ekranie i słyszała głos ojca, który z nią rozmawiał. To na przykład byłam bardzo poruszona. Czyli jest jakaś pamięć, jakieś wspomnienia, jakieś emocje. A jak dzisiaj wygląda sytuacja? Czekamy, obserwujemy każdy detal i czekamy. To jest proces, który ma trwać do pół roku. Niedługo będą te spekty porównawcze, czyli przepływy, ukrwienie mózgu. A u tych wszystkich, którzy mają, bo przed były i teraz miesiąc do 6 tygodni i po pół roku. No trzeba i klinikę obserwować, ale też patrzeć na badania. Są detale, tylko właśnie ja po prostu się chronię przed tym i przed takim nadawaniem takiego sensu głębokiego tym detalom, bo trzeba czekać i patrzeć. No fajnie, że się coś pojawia, to znaczy, że coś tam się odbywa. Teraz musimy zrobić ten spekt. No ma pani taką bardzo, bym powiedziała, głęboką lekcję nauki cierpliwości, która chyba jest do uniesienia tylko dla kogoś, kto jest tak szalenie zdeterminowany do działania jak pani. Gdy się obserwuje tą pani walkę z zewnątrz, to ciężka walizka z kamieniami do uciągnięcia. No myślę, że dosyć ciężka, aczkolwiek jeśli jest pewien zapis losu, który nas spotyka, no to też jest taka kwestia, jak z tego wyjdziemy, prawda? Bo to nie jest sytuacja, w której jest specjalny wybór. Czy na przykład jak jesteśmy więźniami na wojnie, to co, mamy też taki wybór? Czy będziemy jeść łososia z szampanem, czy co? Czy nam się uda przetrwać? I w związku z tym, tak sobie myślę, że się rodzą pewnego rodzaju przemyślenia i działania, że po prostu pewne drogi nie mają sensu, są tak pozbawione sensu. Że jedyna sensowna droga jest podążać tym, co jest możliwe, prawda? A nawet wyznaczać te rzeczy, które są możliwe, bo jednak wyznaczyła pani sobie cel taki jak stworzenie kliniki Budzik w Polsce i za każdym razem, kiedy słyszę, że obudziło się jakieś dziecko w budziku, myślę o pani. To się chyba pani Ewa Błaszczyk cieszy, tak sobie myślę. Pewnie, że się cieszę, tylko po prostu też zawsze miałam taką cechę, że tak patrzyłam na coś tak globalnie, jak wchodzę na górę, jestem w połowie góry, to mam wrażenie, że ta góra już była. No bo pani bardzo wysoką tę górę ma tam na horyzoncie. I że po prostu to już było. A jest czas właściwie teraźniejszy i przyszły. W sensie życia mi kiedyś ksiądz Adam Boniecki powiedział, że nie należy go poszukiwać, raczej należy go nadawać swoim działaniom. Dodał potem, tak nie po księżowsku mówię, powiedział. No jest w tym bardzo dużo. Bo cóż to znaczy szukać? Szukam. No już mi nie mów, że szukasz, znajdź. Albo wymyśl sobie, będzie łatwiej znaleźć. Znajdź, znaczy w tym sensie zrób. Tak? Tyle. I teraz ten pani cel niejako rośnie wraz z Olą. Klinika Budzik dla dorosłych też jest takim sposobem chyba na okiełznanie tej rzeczywistości. Nie, to nie jest tak, bo Ola nic nie ma wspólnego z Budzikiem. Bo Budzik jest stacją wybudzeniową krótką, to znaczy ona jest do 1,5 roku czy tam 15 miesięcy i to nam się wydaje długo, ale przy tej jednostce chorobowej to jest właśnie ta krótka stacja. Długie stacje są takie, Ola jest 16 lat od urazu. To kompletnie jest nie dla niej, ale struktura dla tych, którzy mogą mieć szansę, musi dotyczyć tego, gdzie to ma szansę medyczną, czyli właśnie ten pierwszy kawałek. Dopiero jak się nie uda, są te eksperymentalne programy, które mam nadzieję, że jak udowodnimy, że to ma sens, wejdą w program śpiączkowy i będą też normalnym kawałkiem medycznym. A dopiero później, jak się nie uda, to są te długie stacje. I to są te stany przetrwałe, wegetatywne, które są na świecie, tylko one są zwykle na obrzeżach miast, w pięknej przyrodzie, gdzie tylko jest troska o ciało, o rehabilitację, o
A to też nie są hospicja, prawda? Bo to nie chodzi o śmierć, tylko o to, że sobie ludzie jakoś żyją. To jest też jakiś wybór. Też mi się tak strasznie spodobało, co powiedział profesor Cano, jakby ojciec tego całego kierunku. Tak. Profesor Morita, który tu był na operacjach, jest jego uczniem. Ale co powiedział ten człowiek, który jest takim no jego mistrzem, prawda? Tak. Zaczął w ogóle tę konferencję w ten sposób, że nie ma medycyny bez filozofii i religii. Co już było tutaj dla tego naszego, dla tej naszej strefy kulturowej sporym szokiem, prawda? A potem pomyślałam, że ta kultura amerykańsko-europejska w życiu by nie wymyśliła takiego zdania, jak oni wymyślili. I na przykład Morita w jednym z wywiadów tutaj powiedział, wprawdzie nie było wskazań medycznych do tej operacji, ale były głębokie przesłanki społeczne. No to ja w ogóle... Medycyna humanistyczna. Kompletnie, prawda, inne myślenie, inne podejście. I dlatego tego typu placówki to ludzie sobie organizują całe wioski czy miasteczka w ten sposób, że sobie pomagają, że żyją jakoś w tym i z tym i z takimi ciężkimi upośledzeniami, ale takiego dokonują wyboru i tak chcą. A kto powiedział, że wyścig szczura na Wall Street jest ciekawszy niż tam? Jak nie będzie zgadała, to cię sama zrobi. Zależy dla kogo? Jak zawsze zależy no dla kogo. No tak, no i po prostu to wartościowanie i stawianie tych ocen no jest... No, albo się też możemy spychać ze skały. No, po spartańsku. Ja niedawno słyszałam, to całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu, że jest pomysł taki, żeby ośrodków dla starszych ludzi nie umieszczać w pobliżu innych miejsc, gdzie są dzieci, bo nie należy dzieci narażać na stres oglądania niedołężności i starości. Właśnie. Mówiąc szczerze, upadła mi szczęka do tej pory jej nie podniosłam. To debilizm. Tu zgadzam się z panią w całej rozciągłości. Nawet bym powiedziała, że się właśnie robi tak, że się na przykład miesza dzieci. Tak myślę o tej wiosce, o której pani mówiła. W takich stanach ciężkich i geriatrię, ponieważ zespół rehabilitantów jest właściwie ten sam. Więc jest to na przykład dużo taniej i to jest w ciągłej rotacji. Ale myślę sobie, i tam czasami są jeszcze wpuszczone zwierzęta. Mhm. No tak. Czyli tak. Po prostu, nie wiem, mi się nigdy nie podobał Dzień Kobiet i Goździk. Ponieważ kobieta trwa przez cały rok. Do czego w ogóle jest jakiś taki dziwolog, jak Dzień Kobiet? Czy dzień... Nadaje się na świat. Niepełnosprawni powinni być wprowadzeni w życie w normalnym koktajlu. Znaczy to ma być normalne, a nie jakieś nie wiadomo co. No, ktoś mądry powiedział, że niepełnosprawność czyjaś jest w naszych głowach, a nie w czyjejś funkcjonalności lub jej braku. No więc właśnie to wszystko jest. Jednak człowiek takie, jest podmiotowy. I wydaje mi się, że to powinno polegać na miksie i na znalezieniu rozwiązań, dlatego że dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, którzy są zostawieni, bo są samotni, bo są zostawieni, bo to jest ich problem, bo reszta po prostu... My tu będziemy siedzieć w akwaparku, prawda, bo umiemy skoczyć na główkę, a kto nie umie, to będzie tam. No i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi się wydaje po prostu, nie wiem, jakieś kompletnie pozaludzkie. Mhm. Tak samo jak przypadkowe przejęzyczenie pani minister o tym, że dzieci właśnie z niepełnosprawnościami powinny mieć jakieś oddzielne szkoły, nie powinny chodzić do klas integracyjnych w szkołach, do których chodzą dzieci pełnosprawne. Wiem, że powstała taka fundacja pani, która walczyła o marihuanę dla swojego dziecka z padaczką i że ona próbuje zrobić właśnie taką wioskę, takie miasteczko, żeby ulokować, żeby ci ludzie też mieli jakieś miejsca pracy, takiej, jaką są w stanie wykonać, żeby rodzice nie musieli umierać ze strachu, co będzie, jak oni odejdą.
Tylko żeby te struktury same na siebie zapracowały. Strasznie mi się to spodobało. Ja wiem, że to bardzo trudne, ale to super pomysł. A to ciekawy przypadek pani przywołała, o którym też czasami myślę w wolnych chwilach. Jak jakiś rodzaj tabu i przesądu potrafi ludziom łamać życie? Mi się to nie mieści w głowie. No mi też nie, bo mi się po prostu trudno jest mi bardzo zrozumieć, że ktoś stawia w ogóle jakiś blok komuś, kto ma jeszcze jakąś szansę, a nie można mu pomóc w taki sposób, który znamy. To znaczy, co my mamy do stracenia? Tak jak niepodawanie środków uśmierzających ból ludziom terminalnie chorym na raka. No to nieludzkie. Z tego powodu, że mogliby się uzależnić. To jest... W XXI wieku jest ból, jak mamy tyle środków? Mhm. No to jak to trzeba być potworem? No cóż, jeszcze widocznie zajmie nam trochę czasu, zanim dojrzejemy do jakiejś innej filozofii. Już nie mówię o tych Himalajach japońskich, bo to już naprawdę wyższa szkoła jazdy. Poza tym ktoś mógłby powiedzieć, że nas nie stać na luksus myślenia o tym, bo my musimy walczyć o to, żeby kolejka do ortopedy skróciła się z 2 lat do 2 miesięcy na przykład. Ja myślę, że tego się w ogóle nie da tak rozdzielić, dlatego że to wszystko żyje obok siebie, tu i teraz. To nie ma takiego czegoś, że tak weźmiemy, wypreparujemy coś w próbóweczkę, a reszta się ułoży. Nie, jest harmonia. Ja myślę, że bardzo dużo jest wymyślonych problemów, absolutnie stworzonych przez nas, przez to, że ktoś nie ma prawdziwej motywacji dla swojego istnienia i zostaje urzędnikiem, trzyma się tego stołka i musi coś robić, udowodnić, że jest potrzebny, że coś robi. Czy nam jest potrzebne takie coś, że na przykład papieros nie może być cienki, tylko gruby, a nie może być mentolowy, a tylko taki, a banan taki, a taki. Co to w ogóle jest? Dawno wojny nie było? No dawno nie było wojny. Dawno nie było Ale wojny. Co to jest? A ja się zastanawiam, patrzę na tą pani drogę, że może, żeby dojść do takich prostych wniosków, to jednak trzeba jakichś doświadczeń granicznych. Takich właśnie jak wojna dla ludzkości, albo taka wojna osobista, jak walka o dziecko. Bo na co dzień nie spędza nam oczywiście, egzystencjalizm że tak, tylko, snu z powiek. Oczywiście, że tak. Tylko ja pamiętam, że gdzieś od dziecka miałam taki bunt i chodziłam do szkoły 171 na Emilii Plater vis-a-vis tam tego kościoła świętej Barbary. I pamiętam na przykład, jak ktoś prowadzał takie, że tymi schodami to się schodzi, a tymi to się wchodzi. No to jak miałam taki dyżur, no to niestety nie poddawałam się temu, bo mówię, przecież jest prawa odwrót, strona schodów. Nie, mówię, nie, że na odwrót, mówię, zapraszam wszystkich tutaj, tak jak chcą, tylko trzymajmy się tego, że jest prawostronny ruch. Na przykład, dlaczego ktoś ma iść 2 kilometry dalej na drugą stronę? No bo to jest to, że ktoś tak wymyślił, tak? To jest to, co pani powiedziała przed chwilą. Nie podajmy środków przeciwbólowych, bo się uzależni. Ktoś, tak. Kto umrze i tak za miesiąc. No to jest jakiś kosmos, to jest jakaś ściana. To znaczy po prostu, no miałoby się ochotę temu komuś to zrobić po prostu, nie? No tak w akcie jakiejś... Nie, w sensie temu, żeby w ogóle otworzył tę czaszkę. Czaszkę. Bo to jest niepojęte. Jaki to jest rodzaj zamknięcia? To jest to, na co mi ręce opadają, bo nie wiem... Z faktami w życiu się można zmierzyć. Można się zmierzyć z trudnymi sytuacjami. Można bardzo ciężko pracować z zespołem pasjonatów, który będzie coś walczył i coś ryzykował. Ale ręce opadają i to jest stracona energia. Jeśli się napotykamy na taki mur, takiego mułu umysłowego. Ile to zabiera energii, czasu i jak to okrada ze wszystkiego, ze pozytywnego. No tak, myślę, że miała pani z tym do czynienia, bo jednak przebrnięcie przez te wszystkie procedury, że użyję tego nieprzyjaznego słowa, od którego mi słabo, i przez te wszystkie jakieś sprawy administracyjne tak, no to i tak dalej. Te legislacje są najtrudniejsze, właśnie te urzędnicze sprawy biurokratyczne są najtrudniejsze i słowo był kiedyś. Mieliśmy szkołę łódzką filmową, super, prawda, i tak dalej, ale potem był taki zalew filmów typu Izaura, Krokodyl i wszystkie pieski i dziewczynki się nazywały Izaura, gdzieś tak w
parkach. A teraz właściwie jakby taki tłum małych dziewczynek i właściwie trzeba by było wywołać procedurę i każda by się odwróciła, nie? Co za straszliwa wizja. No, ale to nie my w tym. Patrzę na artystkę jednakowoż i pamiętam o tym i myślę sobie, jak czuje się artysta, człowiek sceny, ktoś, kto jakby z pasji żył w innym świecie, żyje nadal w innym świecie, w świecie jakiejś totalnej medycyny. Taki dysonans poznawczy mam, gdy patrzę na panią, zaczyna pani opowiadać o komórkach macierzystych, neurochirurgii. Wbrew pozorom to jest bardzo blisko. Bo i muzyka, i ten moment, że się musimy zmierzyć w ułamku sekundy z jakąś emocją, z zarządzaniem emocjami, z zarządzaniem myślami, bo to jest jakoś tam, no, czy jakąś kompozycję, no w końcu nasz organizm jest tym instrumentem, prawda? Który przenosi coś tam. Ja akurat mam największą wrażliwość na literaturę i na słowo. Oczywiście reaguję też na obraz, na klimat, ale tak naprawdę z tych sensów i nastrojów jakoś tak to mnie najbardziej uruchamia. Nie martwy obraz, na który patrzę. Może mi wprawdzić jakiś nastrój, ale tak, żeby to płynęło i żyło, to musi być więcej. Tylko przy tym, jak coś robimy, zarządzanie i ustalanie proporcji i ten moment decyzji, kiedy coś się dzieje, jest bardzo blisko. Toczy się jakiś proces, o coś walczymy, prawda? Na przykład o taki mur, którego nie można przejść, który nas doprowadza do obłędu. I teraz tak, nie można przejść tędy, trzeba wymyśleć jakąś drogę, którędy się da przejść. Z tym człowiekiem się nie da, wiem to już. Szukam takiego spojrzenia, że się może da. Czyli cały czas jest ryzyko, ale cały czas jest też poszukiwanie drogi wyjścia, żeby jednak przebrnąć coś do przodu. Czyli właściwie nieważny jest temat, ważne jest podejście do tego, stosunek i osobowość. Tak. I jakby założenie, że to się ma, znaczy, że chodzi nam o to, żeby to się stało, a nie żeby powiedzieć sobie, nie da się. Czyli szuka pani artystów, partnerów w tym procesie, w zasadzie. Dokładnie. Kogoś, kto przekracza granice. Dokładnie. Musi być nad kreską. Mhm. A co pani czytała ostatnio? Co zrobiło na pani wrażenie z tego słowa? Coetzeego sobie tak lubię do niego wracać tak partiami. Uch, ciężko. To ciężki kaliber pani wybiera tak dla rozrywki w wolnej chwili. Ale lubię, bo strasznie lubię taki opis, który mówi o pewnym napięciu emocjonalnym, które jest zanurzone w bardzo gęstym klimacie. I na przykład wiem, że ten ktoś w tym żyje już jakiś czas i podnosi filiżankę do ust bardzo powoli. To trwa godzinami. Ale jednocześnie widzę w tym, nie wiem, gorąco powietrza, że drży, że ktoś ma tego dosyć, że być może to poleci w kosmos za sekundę, a może się opanuje. I jak gdyby, no, fascynuje mnie, że można tak skonstruować to, że po prostu organizm za tym idzie i że to w ogóle, że to napięcie trwa, że ono się nie kończy, że to nie jest nudne. To jest potwornie trudne, no. Tak, ale czytanie go jest brnięciem. To jest wysiłek fizyczny dla mnie, czytanie akurat Coetzeego. No to też, ja też tak nie mam, że bardzo jest różnie, tak? No w ogóle jakaś bezludna wyspa, jakaś książka, to jest totalnie niemożliwe. Tak samo jak z muzyką, dlatego że no raz to, raz tamto. A to są tak się fruwa przecież, no sami się zmieniamy. W ciągu dnia jest masa różnych albo w ogóle zadań, prawda? I to kompletnie nas wprawia w inny jakiś pejzaż emocjonalny, umysłowy. I pejzaż, pewne rzeczy, nawet te ukochane, są totalnie niemożliwe w tej sekundzie, w tym czasie. Ale tak sobie... Ale lubię rzeczy, no, tkane tak delikatnie. Chyba taki nastrój gęsty, no, chyba najbardziej mnie tak potrafi
I mam rodzaj wyobraźni, który łączy pewne plamy, tak jak jest impresjonizm, ma jakieś plamy. To ja nie pamiętam linearnie fabuł na przykład w ogóle. Mieszam literaturę, mieszam melodię, potrafię coś sobie tak śpiewać czy nucić i ktoś mi uświadomi, że zaśpiewałam 5 kawałków, zestawiam, no ale one się łączyły, tylko że ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że śpiewałam, czy tam nuciłam. No to jest zabawne, ale w ten sposób też, no w ten sposób pamiętam, w ten sposób odbieram. Myślę, że to, co się dzieje między ludźmi też, no takie strzępki, takie... Ale to, co pani powiedziała o decyzji i o tym przekraczaniu, tak, to jest ta temperatura niewątpliwie, której w ogóle szukam i wydaje mi się, że tutaj właśnie ci ludzie się zawsze znajdą, egal co robią. Bo jak sobie myślę o panu Wronie, czy o panu pilocie, co sadza ten samolot na Hudson, to sobie tak myślę wtedy, no co tam się dzieje, to wszystko właśnie, ale dyrygent, który musi mieć raz, musi mieć też ten ułamek sekundy na decyzję. I teraz na przykład wyobraźmy sobie ławę urzędników, którzy się chowają za słowem procedura, że oni tam w życiu nigdy nie weszli w ogóle, nawet w ogóle nie wiedzą, co to jest. To jest trudne porozumienie, nie? No bo w ogóle nie ma drogi, no way. Ale zostawmy już tych biednych urzędników, bo już im się dostało tutaj za różne rzeczy i też no, taka jest natura bycia urzędnikiem, że niektórzy chcą nimi być, a inni bynajmniej nie mają na to najmniejszej ochoty, bo wolą w życiu robić coś innego w zamian za coś innego. Może bycie urzędnikiem gwarantuje jakiś rodzaj bezpieczeństwa, czy stałości, czy powtarzalności jakichś czynności, które z kolei dają to poczucie bezpieczeństwa. No nie wiem, nie będę się tutaj już wzbijać na jakąś analizę psychologiczną urzędnika państwowego, bo jednak to jest chyba poza moim zasięgiem. A wracając do życia artystycznego, czym jest sztuka? Chlebem, nie ciastkiem. Znaczy w takim podejściu, jak to rozumiem, prawda, żeby... Ten dzień był kreatywny, a tak na to patrzę, no tak patrzę na sprzęty, na ubranie, na ogród, na mebel, na rozmowę, na fryzjera, na formę w ogóle jakąś tam, na zabawę, na stworzenie jakości życia, która odbiega od takiej powtarzalności, takiego trudu, mozołu, że jest po prostu jakimś ogrodem pełnym kwiatów, że się możemy czuć otuleni tym. Czyli podniesieni, nawet jak to jest iluzja, nawet jak całe życie jest iluzją, to i tak warto to stworzyć, bo po prostu się kompletnie inaczej w tym czujemy, nie? I to jest, no warto o to walczyć i takie jest potrzebne, jak dlatego powiedziałam chleb, bo ciastek się dużo nie da zjeść, bo... Na snem, czyli po prostu nierealność będzie dopiero w niebie, no to blisko Platona jest. I dlatego bardzo ciężko mi bez tego, to znaczy gdyby mi to zabrano, to już by mnie nie było w ogóle, ani z tym tematem medycznym, ani z moim dzieckiem. Tak, no nie, tak, bo nie miała skąd. Muszę to jakoś mieszać i bardzo troszczyć się o harmonię i żeby to się właśnie te poziomy lustra tych jezior, żeby nie było gdzieś wodospadu, bo to potem się robi efekt domina, to wszystko po prostu rozrywa tamy i tak dalej. Tylko po prostu żeby, no harmonia, myślę, że harmonia jest właśnie im trudniej, tym chyba się trzeba, im bardziej nerwowo i stresowo, to chyba się tym bardziej trzeba skupić tak na racjonalizacji tego i na harmonii, na spokoju, żeby nie w histerię
nie wpadać w taki trzepot, bo tam potem z tego nic nie ma i właśnie są decyzje, które się potem żałuje i żeby się temu nie dać, nie poddać. I tutaj jakby te proporcje są bardzo ważne, więc że on się przenosi jedno na drugie. Jak sobie śpiewam, to jakieś emocje, czy gram sobie rok magicznego myślenia, już teraz nie gram, ale 3 lata to robiłam. Taka sztuka, gdzie Joan Didion napisała to dla Vanessy Redgrave, Joan Didion była, ich córka była w śpiączce w wyniku powikłań po grypie, mąż powiedział, że chyba tego nie przeżyje i właśnie jak zapowiedział, tak zrobił, nagle umarł, taki pisarz amerykański. I ona napisała sztukę, znaczy napisała wielką książkę, potem napisała sztukę, potem Vanessa Redgrave, potem ja się zastanawiałam, czy jestem w stanie to zrobić, ale o czym mówię? O tym mówię, że wyszło jakby to coś z bardzo paralelnego losu. Tamta pani miała zawód pisarz, ja mam inny. No to po prostu na swój sposób dałyśmy sobie z tym radę. Ale to mi zrobiło lepiej niż 100 psychiatrów. Powtarzanie pewnych rzeczy, przepięknych zresztą. Czy na przykład sobie śpiewam i wybieram, zawsze, bo tak są role różne, ale to śiewanie tak zawsze jest blisko mnie na poszczególnych tam etapach życia i teraz mam taki recital nowy, który zrobiłam i do tego wyszła płyta Pozwól mi spróbować jeszcze raz z Riddla, prawda? A poprzedni był z Clayfa i Poczucie szczęścia nawet gdy wichura. Poprzedni był o walce, ale teraz już wyszłam w inny etap i bym chciała jeszcze trochę pożyć. Jak gdyby już nie ten żołnierz z pierwszej linii frontu, tylko bym chciała poszukać tej dziewczynki, co ma na imię Ewa. Jak gdyby, tak, i to się zmienia, czyli to się w ogóle miesza też, tak? Tylko jeśli ja mogę tymi emocjami sobie operować, no to jest moje szczęście. A może to we mnie trafiło z tego powodu, że mam możliwość ucieczki w coś takiego. I przekładania tej energii z jednego pola na drugie. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem. Ale niewątpliwie jest to wielki atut, że coś takiego mogę zrobić. I nie wyobrażam sobie bez tego. Ale to się stale miesza, to bez przerwy się napędza jakoś i jedno, drugie jest, trzecie, czwarte jest w przestrzeni i po prostu wszystko ma wpływ na wszystko. Mhm. Odpowiedziała mi pani na wszystkie pytania, które miałam ochotę pani zadać tą wypowiedzią, co mnie cieszy w zasadzie, a państwa martwi, bo to znaczy, że kończy się wywiad pogłębiony, chociaż musi się skończyć pytaniem szalenie praktycznym. Czy w jakiś sposób można pomóc fundacji, a kogo dzisiaj? Co jest potrzebne? Oczywiście. Może uda nam się zmobilizować słuchaczy Radia Tok FM, którzy są fenomenalni. Oczywiście, że tak. No, fajnie jest w ogóle wejść na stronę i zobaczyć, czym się aktualnie zajmujemy. Zbieramy, w tej chwili zbieramy pieniądze na te operacje, bo jakoś się nikt nie kwapi, żeby za to wszystko zapłacić. Musimy... Mamy zgodę Komisji Bioetycznej na 15 takich operacji i musimy zrobić 15 tych wszczepów, czyli za nie zapłacić i na to zbieramy pieniądze, ale ponieważ to jest program eksperymentalny robiony w tej chwili już bez Japończyków przez zespół profesora Maksymowicza w Olsztynie, przez tamtych neurochirurgów, to jest taka umowa ze szpitalem, z uniwersytetem, bo to musi być monitorowane, bo jakby naukowo też trzeba to potraktować, żeby potem walczyć o ten program w ogóle, żeby to dokleić do programu śpiączki.
Trzeba uzasadnić to, że to No tak, jest... dokładnie. Po prostu to było w Japonii, ale to trzeba zrobić w Polsce i pokazać, że to jak była ta zgoda komisji i tak dalej. Że to działa. Tak, że to działa. Że warto. Dokładnie, dokładnie. Czyli jakby to trzeba zrobić i na to zbieramy pieniądze, no bo to są po prostu badania, diagnostyka, pobyt w szpitalu za wszystko i za stymulatory, za operacje i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest na przykład taka bardzo pilna potrzeba. Poza tym uruchamiamy ten dorosły budzik, więc tutaj też potrzebujemy. I też potrzebujemy nieustannie wsparcia mediów, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo to też jest informacja, że już za chwilę na przykład będzie się można tam zgłaszać, tak, do... Ale tutaj rzeczywiście jest taka pilna potrzeba tych wszczepów z tego powodu, że potem na pewno nam zajmie sporo czasu, jeśli chcemy to dołączyć do programu, to znowu jest legislacja tego. Czyli znowu jest co? Ukochane imię małej dziewczynki. Nie powtórzę go. Z przyzwoitości go nie powtórzę na koniec naszej rozmowy. To już Państwo wiedzą, co jest potrzebne. Zapraszamy na stronę Fundacji Jakogo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ja dziękuję. Moim gościem była aktorka Ewa Błaszczyk. Anna Wacławik-Orfik. Zapraszam na wywiad pogłębiony za tydzień po 20. Tace Lekwicka, technikum mechaniczne. No. Jakieś tam miejsce boki, że tylko takie techniki było, poza tym to zawsze interesowało takie sprawy. No to więc właśnie, umie się to karką posługiwać i tu już zaczęła śpiewać. No, ale wiesz, z tego miał cenia, że zrobił to kasę. No. Ale widzisz. W niej taki styl żydowskiej płaczki. Co by jaka piosenka? To ciebie nie ma, ciebie nie ma, ona rozpacza, coś jej źle, no to do Wisły. A co to rozpaczać? Albo go kopnąć w dupę, jak nie był wart. No. Ale że u tych Żydów, nie Żydów, to po prostu nie ma żadnego Pana Boga, nie ma żadnego pozytywu, nie ma jakiegoś w grupie ukojenia w modlitwie, tylko takie rozpaczanie i do Wisły. Ale to się podoba. Ja nie lubię takiego. Ludziom, którzy nie mają mózgu, którzy nie myślą, to się podoba. Ludzie, którzy nie mają mózgu, to oni się tak w ten sposób rozgrzeszają, że nie mam tego, nie mam owego, bo to los, bo to wiesz, bo nie to miejsce, nie ta rodzina, wiesz. Usprawiedliwiają w ten sposób własne lenistwo. Oczywiście. Bo żeby coś mieć, trzeba być aktywnym. Trzeba sobie dyscyplinę. Trzeba być aktywnym jak najbardziej. A jak się nie jest aktywnym, no to... Także proszę Państwa, Biblia. Biblia przetrwała działanie czasu. Biblia przetrwała sprzeciw. Co takiego jest świętego w tej Biblii, skoro mówi się, że Biblia jest święta? Jakie zagrożenie było, że pisarze biblijni i kopiści używali przede wszystkim papirusu i pergaminu. Drugi Tymoteusza, no jeszcze i Welinu. 4 rozdział, werset 13. Dlaczego stanowiło to zagrożenie dla przetrwania Biblii? Papirus szybko płowieje oraz łatwo się drze i rozpada. Po arkuszu ostatecznie mogą pozostać tylko szczątki, włókien i garstka pyłu, mówią egiptolodzy Richard Parkinson i Stephen Quark. W trakcie, cytat, przechowywania zwój może zapleśnieć, zgnić albo zostać gryzonie lub owady, zwłaszcza przez termity, jeśli został zakopany pod ziemią. Niektóre papirusy po odkryciu były wystawione na nadmierne działanie światła lub wilgoci, co przyspieszyło ich rozpad. Pergamin jest trwalszy niż papirus, jednak również niszczeje, gdy jest niewłaściwie przechowywany albo wystawiony na działanie skrajnych temperatur, wilgoci bądź światła. Także dla niego zagrożeniem są owady, także owady latające. Każdy nie lubi czego innego. No nie lubi czego innego. Zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo. Moja Olka to najbardziej pająki tępi ten. A wiesz, a mnie to mogą prawie nad nosem usiąść. No. Ona to polowanie urządza, taka zajadła. Tylko ma takie magazety z takiego kredowego papieru, takie jakieś, wiesz, zobaczek czasami takie bzdury.
przynosi takie te... Co jest za jagły? I ona taką miną ma, takie łowce, jakby na słonia polowała. I wszystko wytłucza, dosłownie wszystko. A no właśnie. A jak ręką łowi na ścianie te różne te, a to też sam umiesz tak rękę zgiąć, wiesz, no. No niech poluje. Albo niech zbiera klucze, będzie woźną. No. Także proszę Państwa, no straszne rzeczy i te robaki i to wszystko. Czyli tak, jak Biblia przetrwała? Każdy żydowski król miał obowiązek napisać w księdze odpis tego prawa, czyli pierwszych pięciu ksiąg biblijnych powtórzonego prawa 17-18. Co więcej, zawodowi przepisywacze sporządzili tak wiele manuskryptów, że w pierwszym wieku naszej ery można je było napotkać w synagogach w całym Izraelu, a nawet w dalekiej Macedonii. Łukasza 4,16, 17, dzieje 17, 11, Grecji, tak. Ale dzięki czemu niektóre starożytne rękopisy przetrwały do chwili obecnej, aby, proszę Państwa, zachować swoje zawierające pisma, Żydzi mieli zwyczaj umieszczać je w dzbanach, wyjaśnia znawca Nowego Testamentu Philip Comfort. The quest for the original test of the New Testament. Chrześcijanie najwyraźniej przejęli ten zwyczaj. Wiele wczesnych manuskryptów biblijnych odnaleziono właśnie w glinianych dzbanach, a także w niewielkich, ciemnych pomieszczeniach, jaskiniach oraz w wyjątkowo suchych miejscach. Rezultat? Do dziś przetrwało tysiące fragmentów manuskryptów biblijnych. Niektóre mają przeszło 2000 lat. Żaden inny starożytny tekst nie jest potwierdzony tak wieloma rękopisami z tak dawnych czasów. Manuskrypty znane jako zwoje z nadmorza martwego, odnalezione w grotach w suchym klimacie, przetrwały setki lat w glinianych dzbanach. Tak jak mumie faraonów w suchym klimacie. Biblia przetrwała sprzeciw. Zagrożenie. Wielu przywódców politycznych i religijnych dążyło do celów sprzecznych z przesłaniem Biblii. Często wykorzystywali oni swoją władzę, aby uniemożliwić ludziom posiadanie, publikowanie lub tłumaczenie tej księgi. Co dziwne. Rozważmy dwa przykłady. Mniej więcej 167 rok przed naszą erą. Król Antioch Epifanes z dynastii Seleucydów, chcąc narzucić Żydom religię grecką, nakazał zniszczyć wszelkie kopie pism hebrajskich. Jak napisał historyk Heinrich Graz, jego urzędnicy znalezione zwoje zakonu rozdzierali z wściekłością. Rzucali w ogień ich szczątki i zabijali tych, co w czytaniu świętych szukali pociechy i pokrzepienia. Historia Żydów, tłumaczenie Schenbach, 1929. Średniowiecze. Niektórzy duchowni katoliccy, rozdrażnieni tym, że laicy głoszą nauki z Biblii, zamiast dogmatów kościelnych, uznawali za heretyka każdego, kto posiadał księgi biblijne inne niż psalmy po łacinie. Na jednym z synodów ustalono, że należy, cytat, pilnie, wiernie, regularnie wyszukiwać heretyków, przetrząsając wszelkie domy i podziemne izby, co do których istnieje jakiekolwiek podejrzenie, a tak jak Żyda szukali, dom, w którym znaleziony zostanie heretyk, ma być obrócony w ruinę. Heresy and Authority of Medieval Europe pod redakcją Petersa. Gdyby wrogom udało się zniszczyć Biblię, jej orędzie odeszłoby w niepamięć. Jak Biblia przetrwała? Król Antioch skoncentrował swoje wysiłki na Izraelu. Jednak społeczności żydowskie istniały też w wielu innych krajach. Uczeni szacują, że w pierwszym wieku naszej ery poza granicami Izraela żyło ponad 60% Żydów. W synagogach przechowywali oni kopie świętych pism, tych samych, z
których korzystały późniejsze pokolenia, w tym również chrześcijanie. Dzieje apostolskie 15:21. W średniowieczu miłośnicy Biblii odważnie znosili prześladowania i w dalszym ciągu tłumaczyli i przepisywali święte pisma. Zanim w połowie XV wieku wynaleziono prasę drukarską z ruchomymi czcionkami, fragmenty Biblii mogły już być dostępne w 33 językach. No to chyba zajmie się dwa wieki przez... Wiesz, wszystko znano, różne rzeczy znano, tylko no, nic nie było. Niestety strzegli swoich tajemnic. No. A u nas były mroki średniowiecza, bo to jest. Zanim w połowie XV wieku wynaleziono prasę drukarską. Rezultat. Pomimo zagrożeń ze strony potężnych władców i zaślepionych duchownych, Biblia stała się najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej tłumaczoną książką w historii. Jej treść miała wpływ na prawo niektórych krajów i używany w nich język, a także na życie milionów ludzi. Czyli nie ma wroga dla Biblii. Biblia przetrwała próby ingerowania w jej treść. Zagrożenie. Czynniki zewnętrzne, takie jak działanie czasu czy sprzeciw, nie doprowadziły do tego, że Biblia przestała istnieć. Jednak niektórzy kopiści i tłumacze próbowali ingerować w jej treść. Niekiedy, zamiast dostosować swoje poglądy do Biblii, usiłowali dostosować Biblię do swoich poglądów. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Raz, dwa, trzy. Po pierwsze, miejsce wielbienia Boga. Między IV a II wiekiem przed naszą erą pisarze pięcioksięgu samarytańskiego dodali po wersecie w Księdze Wyjścia 20:17 między innymi słowa: na górze Garizim, tam masz zbudować ołtarz. W ten sposób Samarytanie chcieli sprawić, by święte pisma uzasadniały budowę ich świątyni na górze Garizim, ale tych słów nie ma w Biblii. Dogmat o Trójcy, niespełna 300 lat, co dzisiaj czytałyśmy, 300 lat po ukończeniu spisania Biblii, pewien zwolennik trynitarianizmu dodał do listu 1 Jana 5:7 słowa, cytat: na niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, według Biblii Gdańskiej. Wstawka ta nie występowała w tekście pierwotnym, jak zauważył biblista Bruce Metzger. Słowa te od VI stulecia dopiero coraz częściej pojawiały się w starołacińskich manuskryptach oraz odpisach Wulgaty. Po trzecie, imię Boże. Powołując się na żydowski przesąd, wielu tłumaczy Biblii postanowiło usunąć z niej imię Boże. Zastąpili je tytułami takimi jak Bóg czy Pan, które odnoszą się w Biblii nie tylko do Stwórcy, ale też do ludzi. Fałszywych bogów, tak jak Moloch, co znaczy Pan, Baal, co znaczy też Pan. Nawet do diabła. Jak Biblia przetrwała? Po pierwsze, chociaż niektórzy, no tak szatan zrobił, że ujednolicił, tak jak w 325 roku też połączył wszystko pogaństwo, cuzamen do kupy na glans, żeby chrześcijanie się nie zorientowali i czcili nawet pogaństwo. Bogów pogańskich, po pierwsze. Chociaż niektórzy kopiści byli niedbali, a nawet dopuszczali się oszustw, to wielu innych wykonywało swoją pracę z niezwykłym kunsztem i skrupulatnością. Między VI a X stuleciem naszej ery masoreci przepisywali pisma hebrajskie, w wyniku czego powstał tak zwany tekst masorecki. Aby się upewnić, czy nie popełnili żadnej pomyłki, liczyli oni słowa i litery. Jeśli... Kabała to jest bajka żydowska. Te masoreci oni przepisywali. Podejrzewali, że do tekstu źródłowego wkraczał się błąd, odnotowywali go na marginesie. Masoreci nie manipulowali tekstem Biblii. Celowe ingerowanie w nią uznaliby za najcięższe przestępstwo, napisał hebraista Moshe Goresen Gottesstein. Po drugie, no ale badali.
Po drugie, dostępny dziś obszerny zbiór, czyli widzisz, że to najczęściej w Biblię ingerowali nie jacyś tam Żydzi, tylko po prostu klechy katolickie. Po drugiej, dostępny dziś obszerny zbiór manuskryptów pozwala biblistom wychwycić błędy. Na przykład przywódcy religijni przez wieki przekonywali, że ich łacińskie wersje zawierają autentyczny tekst Biblii. Mimo to w liście pierwszym Jana 5,7, co tu omawiamy, dodali nieprawdziwą wstawkę, o której wspomniano wcześniej. Błąd ten przeniknął nawet do uznanych przekładów, takich jak angielska Biblia Króla Jakuba Wójka, czy polska Biblia Gdańska. Robimy tam herbatę? Co jednak wyjawiły odkryte później manuskrypty? Bruce Metzger napisał: fragment ten z listu 1 Jana 5,7 nie pojawia się w żadnych starożytnych manuskryptach syryjskich, koptyjskich, ormiańskich, etiopskich, arabskich, słowiańskich, poza łacińskimi. Dlatego we współczesnych przekładach Biblii na ogół pomija się tę nieautentyczną wstawkę. Czy starożytne manuskrypty potwierdzają, że treść Biblii przetrwała w niezmienionej formie? Kiedy w roku 1947 znaleziono zwoje z nadmorza martwego, uczeni mogli porównać hebrajski tekst masorecki z tekstem rękopisów biblijnych powstałych przeszło 1000 lat wcześniej. Członek zespołu pracującego ponad wspomnianymi zwojami powiedział o jednym z nich. Cytat. Stanowi on niepodważalny dowód na to, że przez więcej niż 1000 lat żydowscy skrybowie przekazywali tekst biblijny wyjątkowo wiernie i starannie. W bibliotece Chestera Bettego w Dublinie, bo to Chester Betty są takie manuskrypty, Chester Betty w Dublinie, znajduje się kolekcja papierosów z fragmentami niemal wszystkich ksiąg chrześcijańskich pism greckich, w tym manuskrypty datowane na drugi wiek naszej ery, czyli zaledwie jakieś 100 lat po ukończeniu spisywania Biblii. Chociaż papirusy te dostarczają bogactwa nowych informacji, jeśli chodzi o szczegóły tekstu, zauważono w dziele The Anchor Bible Dictionary, to ukazują również niezwykłą stabilność w przepisywaniu Biblii na przestrzeni dziejów. Rezultat: zamiast zdyskredytować tekst Biblii, wiek i bogactwo manuskryptów w gruncie rzeczy potwierdziły jego wiarygodność. Uczony Frederick Kenyon napisał o chrześcijańskich pismach greckich, cytat: żadna inna, staną te diabluczki, one się wściekają, żadna inna starożytna księga nie jest potwierdzona tak licznymi i wczesnymi świadectwami i żaden bezstronny badacz nie będzie kwestionował faktu, że jej tekst przetrwał aż do naszych czasów. Zasadniczo w niezmienionej formie. The Bible of Modern Scholarship. A w związku z pismami hebrajskimi uczony William Henry Green oświadczył: śmiało można powiedzieć, że żadne inne starożytne dzieło nie zostało przekazane z taką dokładnością. Czyli, proszę Państwa, no, dla nas te cytaty, te słowa nie są takie pierwsze, nie są nowe. Ja już to czytałam 100 lat temu, ale to wciąż potwierdza i uaktualnia Słowo Boże, Pismo Święte. Dlaczego w ogóle Biblia przetrwała już teraz tak krowie na rowie? Biblia zachowała się do naszych czasów. Dzięki temu możesz ją posiadać, czytać. A jeśli wybierzesz dobry przekład, możesz być pewien, że czytasz wiarygodne tłumaczenie oryginalnego tekstu. Ale dlaczego Biblia przetrwała często w zadziwiających okolicznościach, mimo działania czasu, zaciekłego sprzeciwu i prób ingerowania w jej treść? Co niezwykłego jest w tej księdze? Wiele osób studiujących Biblię dochodzi teraz do samego wniosku. Co apostoł Paweł napisał? Drugi do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. Całe pismo jest natchnione przez Boga. Wierzą oni, że Biblia ocalała, ponieważ pochodzi od Boga. I to On zadbał, by zachowała się. Nie sama pochodzi od Boga. I to On zadbał, by zachowała się do dziś. Cytowany w pierwszym artykule Faisal postanowił w końcu osobiście to
zbadać i zaczął studiować Biblię. Był zaskoczony tym, czego się dowiedział. Uświadomił sobie, że wcale nie popiera ona wielu nauk popularnych w religiach chrześcijaństwa. Ponadto poruszyło go wyjawione w tej księdze Boże zamierzenie co do ziemi. Faisal mówi: teraz jestem przekonany, że Biblia to dar od Boga. Skoro Bóg stworzył wszechświat, to czy nie był w stanie dać nam książki i zadbać, żeby ocalała? Zaprzeczenie temu byłoby pomniejszaniem jego mocy. A kim ja jestem, żeby kwestionować moc wszechmocnego? Izajasza, 40 rozdział, werset 8. W tej serii artykułów omówiono, w jaki sposób Biblia przetrwała, ale skąd mieć pewność, że rzeczywiście jest ona słowem Boga, a nie po prostu zbiorem mitów, legend, Tesaloniczan 2:13. Obejrzyj krótki film, co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga. Także dostępny w serwisie internetowym i odwu.org. Patrz, publikacje, strzałka, filmy. Także, proszę Państwa, bardzo ciekawe to są takie rzeczy, co według żydowskich przywódców religijnych dawało podstawy do rozwodu, proszę Państwa. Co do rozwodu, bo oni swoje prawa ustanawiali, a potem te prawa Boże dawali w cień. I dlatego nie mamy się co dziwić, że oni też Biblię chcieli zmienić, że Biblię chcieli dostosować do potrzeb swoich, a nie siebie do Biblii. Co według żydowskich przywódców religijnych dawało podstawy do rozwodu? W pierwszym wieku naszej ery kwestia rozwodu była przedmiotem sporu wśród przywódców religijnych. Dlatego przy pewnej okazji niektórzy faryzeusze zadali Jezusowi podchwytliwe pytanie. Cytat. Czy wolno mężczyźnie rozwieść się ze swą żoną z jakiegokolwiek powodu? Mateusza 19:3. Prawo mojżeszowe zezwalało mężowi rozwieść się z żoną, gdy doszukał się u niej czegoś nieprzyzwoitego. Księga Powtórzonego Prawa 24:1. W czasach Jezusa działały dwie szkoły myśli rabinistycznej, które głosiły całkowicie odmienne interpretacje tego prawa. Według szkoły Szamaja, tej bardziej rygorystycznej, jedynym uzasadnionym powodem do rozwodu była nieczystość, czyli cudzołóstwo. Natomiast według szkoły Hillela mężczyzna miał prawo się rozwieść na podstawie jakiegokolwiek nieporozumienia małżeńskiego, nawet błahego. Zgodnie z tą interpretacją mąż mógł rozstać się z żoną, gdy na przykład ugotowała mu niesmaczny posiłek, albo gdy uznał inną kobietę za bardziej atrakcyjną. Jak zatem Jezus odpowiedział na pytanie faryzeuszy? Jasno stwierdził, cytat, kto się rozwodzi ze swą żoną, jeśli nie z powodu rozpusty i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo. Mateusza 19, rozdział, wersety 6 i 9. Co szczególnego było w podejściu Jezusa do trędowatych? Starożytni Izraelici bardzo obawiali się trądu. Ta straszna choroba atakowała zakończenia nerwowe i powodowała trwałe uszkodzenia lub deformacje ciała. W czasach biblijnych była nieuleczalna. Dotknięte nią osoby poddawano kwarantannie. Miały też obowiązek ostrzegać innych przed tą chorobą. Czytaj Księgę Kapłańską, 13 rozdział, wersety 45, 46, czyli 3 Mojżeszową. Żydowscy przywódcy religijni ustanowili swoje przepisy dotyczące trądu, które wykraczały poza to, co mówiły pisma. Z tego powodu życie chorych było bardzo ciężkie. Ziewali, dyszyli i zdychali. Z tego powodu życie chorych było jeszcze bardziej uciążliwe. Na przykład przepisy rabinów zabraniały podchodzić nawet do trędowatego bliżej niż 4 łokcie. To jest niecałe 2 metry. A w razie wiatru odległość ta musiała wynosić co najmniej 100 łokci, czyli 45 metrów. Niektórzy znawcy Talmudu uważali, że zawarte w pismach wymaganie, by trędowaci żyli poza domem, zobowiązywało ich do mieszkania poza murami miasta. Dlatego pewien rabbin, gdy tylko zobaczył trędowatego w mieście, rzucał w niego kamieniami i wołał:
Wracaj na swoje miejsce i nie kalaj drugich. Nie wolno. Midrasz Rabba. Jakże inne podejście do trędowatych miał Jezus. Nie odpędzał takich ludzi, lecz był gotów ich dotknąć, a nawet uzdrowić. Mateusza 8, rozdział, werset 3. Także, proszę Państwa, czy kiedyś nastanie świat wolny od przemocy? Te tematy są nam znane. Miejmy nadzieję, wiele razy upadłem, zanim się podniosłem. To też serial doświadczeń przeróżnych ludzi, i znanych, i nieznanych. Czy jesteś gotów to przeanalizować, co mówi Biblia? Tak, proszę Państwa, wiele razy upadłem, zanim się podniosłem. To mówi taki Joseph Mutke od urodzenia. 1953, kraj Australia, z życiorysu był uzależniony od pornografii w młodości. Wiele razy upadłem, zanim się podniosłem. Moja przeszłość. W roku 1949 mój ojciec wyemigrował z Niemiec do Australii. Wyjechał w poszukiwaniu pracy w górnictwie lub w przemyśle energetycznym i osiedlił się na terenach wiejskich stanu Victoria. Później się ożenił i w roku 1953 przyszedłem na świat. Kilka lat później moja mama zaczęła studiować Biblię z pomocą świadków Jehowy, więc prawdy biblijne towarzyszyły mi, odkąd pamiętam. Ale mój ojciec nie tolerował żadnej religii. Stał się agresywny, a mama bardzo się go bała. Mimo to w tajemnicy dalej studiowała Biblię i z czasem pokochała poznawane prawdy. Gdy tata był poza domem, dzieliła się nimi ze mną i z moją siostrą. Opowiadała nam o przyszłym raju na ziemi i wpajała, że jeśli będziemy się stosować do tych norm, zaznamy wiele szczęścia. W wieku 18 lat, ze względu na przemoc ze strony ojca, opuściłem dom. Chociaż wierzyłem w prawdy biblijne, które przekazała mi mama, to nie doceniałem ich wartości i nie stosowałem się w życiu. Ich w życiu nie stosowałem. Zacząłem pracować w kopalniach węgla jako elektryk. Gdy miałem 20 lat, ożeniłem się. 3 lata później urodziła się nasza pierwsza córeczka. I wtedy przewartościowałem swoje życie. Byłem przekonany, że wiedza z Biblii może pomóc naszej rodzinie, więc zacząłem poznawać tę księgę ze świadkami Jehowy. Ale moja żona była do nich wrogo nastawiona. Gdy poszedłem na jedno z zebrań, postanowiła mi ultimatum. Albo przerwę studium, albo opuszczę rodzinę. Ponieważ czułem się bezsilny, uległem jej żądaniom i zerwałem kontakt ze świadkami. Później bardzo żałowałem, że nie znalazłem sobie dość sił, by robić to, co było właściwe. Pewnego dnia współpracownicy pokazali mi materiały pornograficzne. Z jednej strony były fascynujące, a z drugiej budziły odrazę i sprawiały, że przytłaczało mnie poczucie winy. Pamiętam, czego nauczyłem się z Biblii i byłem pewien, że mnie Bóg ukaże. Ale ponieważ coraz częściej oglądałem nieprzyzwoite treści, moje nastawienie się zmieniło. Z czasem uzależniłem się od pornografii. W ciągu następnych 20 lat zasady, które próbowała mi poić mama, stawały się dla mnie coraz bardziej obce. Moje, a jeszcze zwłaszcza, że te dewotki, one zaczęły ziewać, jak zobaczyły świadków Jehowy. To nie odzwierciedliło się to, czym napełniałem swój umysł. Używałem wulgarnej mowy i lubiłem opowiadać sprośne żarty. Udzielił mi się wypaczony pogląd na seks. Mimo to nadal miałem żonę. Romansowałem z innymi kobietami. Kiedyś spojrzałem w lustro i pomyślałem, nie lubię cię. Zamiast szacunku zacząłem czuć do siebie wstręt. Moje małżeństwo się rozpadło, a życie było w rozsypce. Z głębi serca pomodliłem się do Jehowy. Po 20-letniej przerwie wznowiłem studium Biblii. Wcześniej zmarł mój ojciec, a mama została ochrzczonym świadkiem Jehowy. Jak Biblia zmieniła moje życie? Czyli wszyscy poumierali, a ci, co Biblię studiowali, przeżyli. Dobrze. Między moim stylem życia a wzniosłymi zasadami Bożymi powstała ogromna przepaść.
ale tylko razem byłem zdecydowany zyskać spokój umysłu, o którym mówi Biblia. Za wszelką cenę chciałem wyzbyć się nieczystej mowy oraz napadów gniewu. Postanowiłem też, że porzucę niemoralny tryb życia, zerwę z hazardem, nadużywaniem alkoholu oraz przestanę okradać pracodawcy. Współpracownicy nie mogli zrozumieć, dlaczego chcę dokonać tak gruntownych zmian. Przez 3 lata ciągle mnie nakłaniali, żebym wrócił do dawnych zachowań, gdy tylko przydarzyło mi się jakieś potknięcie, na przykład wybuch gniewu lub wulgarne słowo, z satysfakcją komentowali: o, wrócił stary Joey. Takie wypowiedzi bardzo mnie raniły. Często miałem poczucie, że jestem do... To takie typowe reakcje Mareczka. Elektronicznej, jak i drukowanej. Tak. Koledzy non-stop przesyłali sobie nieprzyzwoite zdjęcia, co kiedyś robiłem i ja. Chciałem się uwolnić od uzależnienia, ale miałem wrażenie, że oni ciągle rzucają mi kłody pod nogi. Zwróciłem się o pomoc do brata, który studiował ze mną Biblię. Cierpliwie słuchał, gdy otworzyłem przed nim serce. Na podstawie konkretnych wersetów wskazał, jak mogę.